Szalom, witam pokojem Bożym, miłośników i przyjaciół Słowa Bożego, braterstwo i siostry, którzy poświęcają wolny czas na rozważaniu Bożych nauk, nauk zawartych w Biblii. Kolejny filmik po dość dużej przerwie, ponad miesiąc, związany z preegzystencją, w temacie preegzystencji, pozdrowienia. Tutaj dla brata Zbyszka, który również mailował z pytaniem o moment pojawienia się kolejnych nagrań. Jestem na tyle zabiegany, jeszcze nie zdążyłem odpocząć w czasie urlopu. Miałem zupełnie inne zajęcia, że kręcę te filmy z dość dużymi opóźnieniami. Wymagają wstępnego przygotowania materiałów, przeskanowania ich na innym komputerze. Tam pracuje skaner, starszy Windows, sterownik. No i oczywiście kręcenie tych filmów na zasadzie czystego spontanu, bez żadnych przygotowanych scenariuszy, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ocencie zawsze sami. Niemniej staram się maksymalnie uczciwie dobierać tutaj zarówno materiały, jak i po prostu dzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami. Każdy w każdym temacie będzie odpowiadał za siebie. Niech każdy zgodnie ze swoim wewnętrznym sumieniem rozważa słowo i podejmuje odpowiedzialne decyzje, czym się będzie kierował i dlaczego na przykład będzie takie czy inne twierdzenia przyjmował czy też odrzucał. Przechodząc do zagadnienia, tutaj w oknie podglądowym, jakoś wyjątkowo bez kartki, która tutaj zaznacza jakiś margines tego pola odkładczego, pojawia się okładka książki Doktryna Trójcy. Rana zadana sobie przez chrześcijaństwo. Według tego, co zawiera tutaj nasz spis treści, rozdział 8 ma taki tytuł: Jan, preegzystencja i Trójca, strona 105. Na stronie 129 zaczyna się już rozdział 9, Duch Święty, trzecia osoba, czy Bóg w działaniu. Nie jestem w stanie nakręcić tak długiego materiału. Wtrącę coś, technicznie mogę, ale nie jestem w stanie nakręcić jednego bardzo długiego materiału, w którym wyczerpię cały 8 rozdział. Materiał będzie krótki, skondensowany, łatwo się go będzie słuchało, rozważało, ponieważ no, każdy człowiek ma jakąś umiarkowaną granicę percepcji, postrzegania pewnych materiałów. Materiał skondensowany ma pewną zaletę i podzasadniczą wadę. Zaleta jest taka, że jest krótki. Wadą jest to, że jest bardzo złożony i trzeba go w wielu przypadkach stopować, żeby się nad nim zastanawiać. No ale to jest tylko taka moja dygresja. Na ekranie monitorów, muszę sobie to troszeczkę obniżyć, bo gdzieś tutaj pojawia mi się zarys obrazu z kamery, która jest rejestrowana. Macie podgląd akapit do 8 rozdziału właśnie z tej książki. Doktryna o Trójcy. Dosłownie, nie wiem, z pół godziny temu wykonywałem skany na świeżo, możecie je oglądać. Ja doskanowałem to prawdopodobnie do strony 110 i gdzieś mniej więcej na stronie 110 przerwę. Będę czytał całość. To jest trochę stron do przeczytania. Jestem zaopatrzony w jakiś wodopój. Nie przedłużając, zapoznajmy się z tym, co tutaj autor czy autorzy, już nawet nie pamiętam, czy jest ich kilku, jest ich dwóch, a więc co autorzy próbują nam tutaj w tym temacie powiedzieć. Taka dygresja może jeszcze jedna. Ja nie wiem, czy ja wrócę do tej słynnej tabelki, którą pamiętacie z poprzedniego filmu, ale to tak naprawdę nic nie przeszkadza, bo ja mogę nagrywać filmy w innej kolejności, potem można je łączyć, szukać związku jeszcze na innej zasadzie. To jest spontan, a nie scenariusz. Jednoznacznym świadectwem Jana jest to, że Jezus nie rościł sobie pretensji do bycia Bogiem. Profesor J.A. T. Robinson, taki nazwijmy to akapit, będzie i krytykowany, i nie. W każdym bądź razie
to, co zauważymy z rozważań pseudofilozoficznych autorów tych książek, którzy nie popierają, nie dowodzą niejako preegzystencji Jezusa Chrystusa, że oni zasadniczo nie mają żadnych sensownych, trafionych wersetów biblijnych. Samo rozważanie preegzystencji wyłącznie w odniesieniu do Ewangelii Jana, a nie do wszelkich wersetów Starego Nowego Testamentu, też trochę daje do myślenia. Niektórzy policzyli, że zaimki liczby pojedynczej opisują Boga Biblii Hebrajskiej dziesiątki tysięcy razy. No tutaj mamy już oczywiście jakiś tam odnośnik jeden i czytamy James Yates, Vindication of Unitarianism, Boston, jakiś tam cytat z pracy, prawda? Tych prac będzie tutaj wiele, ale ja, że tak powiem, odnoszę się dość umiarkowanie i sceptycznie i nie do pracy, która jest, no niestety, interpretacją współczesnych ludzi. Każde z tych odniesień jest świadectwem tego, że Bóg jest jedną niepodzielną indywidualnością, jest ogólnie znaną zasadą językową, z której nikt nie będzie się spierał, że zaimki osobowe liczby pojedynczej wskazują na jedną osobę. No tutaj przychodzi mi na myśl dodanie pewnego komentarza. Chcę się trochę streścić, żeby ten film zaraz nie trwał nie wiadomo ile. Mamy to słynne przykazanie Boga Jahwe, że w każdym domu na odrzwiach ma być napisane Shema Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. No i zaczynają się spory wokół Echad, bo Echad zdaniem zwolenników na przykład tego, że Jezus jest Bogiem, czy że w ogóle jest trójca, czy tryteizm, czy dyteizm i tak dalej. Echad nie oznacza, że Bóg jest jeden, czy Pan jest jeden, tylko jest jednością, prawda? Bzdura, nie ma czegoś takiego. Szkoda, że nie zostało być może bardzo wyraźnie to tutaj podkreślone, ale wyraźnie Stary Testament będzie podkreślał, że mamy jednego Boga. Nie do przebicia są dla trynitarian i nie tylko, tej całej wszelkiej maści zwolenników dogmatu zmyślonego od Konstantyna Wielkiego przez zwykłych ludzi. Nie do przebicia są słowa samego Boga Jahwe, który przecież będzie mówił, że tylko On jest Bogiem, poza Nim nie ma innego Boga. Problemem będzie to, że co wyniknie zaraz z tego tekstu, jak pamiętam, bo przeglądałem sobie przed nagrywaniem filmu jeszcze tą książkę, problemem będzie to, że ludzie mają jakiś taki durszlakowy system myślenia, taki dość dziurawy, innymi słowy, bo to, że Bóg Jahwe mówi, że poza mną nie ma innego Boga, to nie oznacza, że nie istnieją inne byty, które funkcjonują i żyją w nim. Może być tym bytem Syn Boży, a z jakichś powodów nie musi o nim być napisane. Wbrew pozorom wcale o aniołach, o innych sprawach nie ma jakiejś specjalnej księgi czy specjalnego rozdziału. Nie możemy z tego powodu wysuwać wniosków, że jak nie ma, to ich nie ma, albo nie jest to ważne. To są rozważania, które już w tym momencie zmierzają do tego, żeby stwierdzić, jak objętościowo i pod względem ilości ksiąg ma się kształtować jakaś nauka później dla nas. No, mnie nie bardzo interesuje, pomijając kwestie deuterokanonicznych tekstów i tym podobnie, nie bardzo mnie interesuje ten algorytm szukania odpowiedzi na pytanie, czy ma istotne znaczenie to, że jest tyle i tyle ksiąg i proporcjonalnie, procentowo tyle się mówi o tej osobie, o tamtej osobie, o tym się nic nie mówi, a temu się poświęca więcej czy mniej. Mnie interesuje, co się mówi. Natomiast statystyki odsyłam do statystyk. Proces, dzięki któremu Bóg Izraela stał się Trójcą, mówi o niepowodzeniu nie Żydów w zgłębieniu żydowskiego monoteizmu oraz tendencji, by mieszać pogańskie wyobrażenia z Pismem. Włożono wiele wysiłku, aby przemienić Boga Izraela w więcej niż jedną osobę. Świadectwa wskazujące na Trójcę odnaleziono w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, jak na przykład w wyrażeniu święty, 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 tak Pan Bóg zastępował zapewne Izajasz 6:3. Wielu trynitarian porzuciło dziś wysiłek znalezienia potwierdzenia swego credo w Starym Testamencie, niestety, ale taka jest prawda. Niektórzy twierdzą, że fragment dotyczący chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego będziecie nauczać wszystkiego, co wam przekazałem i udzielać im chrztu i tak dalej. Już pomijam kwestię wersetów w imię moje, gdzie o chrzcie na przykład nie ma mowy.
Jeżeli się nie mylę, drugi list Pawła do Koryntian 13:13. Łaska od Boga Ojca, tam nie wiem, błogosławieństwo od Syna Bożego i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. On wymienia zarówno Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego i wiele osób powie, że to jest Trójca. Nie. Trójca musi być jasno sprecyzowaną nauką w Biblii. A to, że ktoś liczy do trzech, to jest tylko dowodem tego, że policzył do trzech. Nic z tego więcej nie wynika. Nauka o Trójcy zrodziła się w filozoficznych i pseudokaznodziejskich rozważaniach, począwszy od Konstantyna i od IV wieku. W Biblii takich informacji w tym momencie nie ma. Jeżeli trynitaryści byliby naprawdę sumiennie konsekwentni, to modlitwa arcykapłańska Jezusa, byśmy my byli jednością z Bogiem Jahwe i Nim, no musiałaby oznaczać w tym momencie to, że Jezus prosi Boga, byśmy się my jako ludzie stali w końcu bogami. Bo On modli się o jedność. Tak jak mówi ja i Ojciec, jesteśmy jedno. Ja dodam od siebie myślni. Tak Jezus, nie chcąc, żeby szeroka droga wiodła do zagłady, widząc, co się dzieje na świecie, powierza swojemu i naszemu Bogu i Ojcu modlitwę, aby odmienić ludzi na tyle, aby po prostu stali się bardziej jednomyślni, ponieważ zgoda buduje, niezgoda rujnuje i ludzie, jeżeli będą mieli tendencję do zwalczania samych siebie, to rzeczywiście no, trudno się dziwić, by Biblia mówiła inaczej, że tylko garstka posiądzie nową ziemię i będzie żyła na wieki. Trynitarze są pod wieloma względami naprawdę bardzo niekonsekwentni, a mogliby to zmienić, gdyby naprawdę chcieli rozmawiać i używać zupełnie innej argumentacji. Oszczędzono by sobie wiele niepotrzebnej pracy, gdyby zważano na proste wypowiedzi doktrynalne Pawła i Jezusa. Jezusa i Pawła, nawet dokonałem pewnej roszady tutaj rzeczowników. Pozostaje niezaprzeczalnym faktem, że Jezus był w zgodzie z unitariannym credo Izraela, unitarnym credo Izraela, przepraszam, bo bardziej mówię do mikrofonu, a patrzę kątem okularów i oprawek na ekran monitora. Marka 12:29. Czy możemy sobie sprawdzić ten tekst? Co tu mamy w Marka? Otwórzmy sobie stronę internetową Biblia Online. No, bo co prawda wcześniej Denon mi się oczywiście tutaj pojawi, ale to nie jest jakiś większy problem. Marek 12:29. Marek 12 i przechodzimy do wersetu 29. Jezus odpowiedział: pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. No szkoda, że nie ma tutaj fragmentu, kiedy Jezus rozmawia z faryzeuszem i odpowiada mu: dobrze mówisz, że Bóg jest jeden. W takim razie kto? Idziemy dalej. Paweł definiował Boga jako jedną osobę. We fragmencie celowo kontrastującym chrześcijaństwo z pogaństwem Paweł opisuje Boga jako numerycznie jednego w przeciwieństwie do wielu bogów pogańskich narodów. Streszczając informacje dostarczone przez Pawła w 4 i 6 wersecie 8 rozdziału 1 listu do Koryntian, znajdujemy tam następujące credo. Nie ma Boga oprócz jednego Ojca. Takie jest Pawłowe nietrynitarne spojrzenie na Boga. W istocie rzeczy można stwierdzić, że taki werset zamyka wielu trynitarystom usta. Otwórzmy sobie 1 Koryntian 8, 4 po 6, podwindujemy naszą stronę internetową do góry. 1 Koryntian, werset 8 czy 6, żebym się nie zagalopował, 4 po 6. Dobrze, zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich i bogów, i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Warto sobie zadać pytanie, skoro nie ma w czasach Jezusa i po Jego śmierci Nowego Testamentu, ze względu na paruzję, na wiarę w rychłe, szybkie przyjście Zbawiciela,
To apostoł chodzi być może z taką wypowiedzią gdzieś, która jeszcze nie jest spisana. Może chodzi z jednym listem, może nawet nie potrzebuje, żeby je czytać, bo byłby odbierany dość dziwnie, gdyby swoje listy czytał w taki sam sposób. Jego nauka zasadniczo nie powinna wyglądać inaczej. Do czego zmierzam? Do tego, że Stary Testament, jeśli tak go ująć w cudzysłowie, jest zapisany. I co ludzie powinni pamiętać z Tory? Kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie odczytują ją regularnie w synagogach, mamy przecież Torę podzielone na parsze, mamy komentarze i tego typu nauki. No mamy ten słynny fragment, którym są wypowiedzi na przykład samego Boga Jahwe. W 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, oto Bóg Jahwe kieruje swoje krytyczne słowa do narodu izraelskiego i mówi tak, tak chcesz odpłacać Jahwe, ludu głupi, nierozumny, przepraszam za określenie, durny. Czyż nie Jahwe twym ojcem, twym stwórcą, wszak to on cię utworzył i uczynił. Warto zwrócić uwagę na to, że Jezus nie jest nigdzie nazwany ojcem i nie jest ojcem, tak samo jak Jahwe nie jest synem dla nikogo innego. Do czego zmierzamy? Do tego, żeby sobie powiedzieć krótko, Paweł nie traktuje Jezusa Chrystusa jako Boga Ojca. Kiedy mówi, jeden jest tylko Bóg Ojciec i jeden jest Pan Jezus Chrystus, to mówi o dwóch osobach, a nie o jednej. Nie scala ich, ale wyraźnie ich odróżnia. Gdyby Jezus był Bogiem i Pawłowi byłoby to dosadnie objawione, Saulu, czemu mnie prześladujesz, prawda? Przecież Paweł traci wzrok. Nie zna Jezusa, nie jest apostołem, co wielu ludzi powinno doskonale zdawać sobie z tego sprawę, że jest niejako obdarzony pewną misją w ogóle po śmierci Jezusa Chrystusa. Niejako zyskuje dopiero to powołanie. Zacny uczeń Gamaliela, który ma dar w mowie i w nauczaniu i tak dalej, ale póki co Paweł i stronnictwo, do jakiego należy, morduje i prześladuje. Nazwijmy to chrześcijan, albo po prostu zwolenników Jezusa Chrystusa, Jeszua, prawda? Tak to w tym momencie wygląda. Jakość tej nauki on tutaj nie przekazuje. No nie ma Boga oprócz jednego, wyklucza nie tylko wszelką inną istotę, ale i w ogóle wszelkie inne osoby, albowiem w wersecie 6 jest wyraźnie powiedziane, że Ojciec jest tym jednym Bogiem, dlatego nie ma żadnej innej osoby prócz jednej. Mamy indeks 2, schodzimy sobie do przypisu drugiego. To, co widzicie na ekranie monitora, możecie sobie zastosować. No i niestety jest bardzo poważny błąd i już można powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z tym, co pisze autor tej książki. No nie ma drugiego Boga, nie ma innego Boga. Natomiast zdanie jest to tak rozmyte, tak mleczne i nieprecyzyjne, że można byłoby wnioskować, iż tak naprawdę skoro nie ma innego Boga, nie ma, to nie ma w ogóle żadnego innego bytu, nie ma nikogo innego. Nieprawda. Bogiem jest Jahwe i nie ma innych bogów. Nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, nie oprócz nas. Bo ja synem jestem Bogiem. Syn jest Bogiem, ja jestem Bogiem. My nie jesteśmy jednym bytem wyrażającym się w dwóch osobach, ale ja to ja, a mój syn to mój syn. Jesteśmy oddzieleni, rozróżnieni, tak? Ale to nie oznacza, że skoro jest jeden Bóg, potem będzie też w innych miejscach Biblii napisane, jeden jest pośrednik, nie oznacza, że mamy inne byty. Inne formy w tym momencie życia. Wyklucza nie tylko wszelką inną istotę, ale w ogóle wszelkie inne osoby. No, jest to zdanie tak kontrowersyjne, że dla mnie wystarczające, by z wniosku, jaki tu został przedstawiony, nie poparty żadnym wersetem biblijnym, wyrzucić do kosza. Jest zadziwiające, że trynitaryzm nie jest usatysfakcjonowany. Poprawia się tymi przejrzystymi, prostymi definicjami Boga. Wydaje się on skłaniać do pozostawania poza credo, które należałoby nie tylko do autorów Starego Testamentu, ale do samego Jezusa. Zmiana w myśleniu jest niewątpliwa. Uznanie
Uznane autorytety teologiczne przyznają, że obcy wpływ przysłonił pierwotną wiarę. Jakiś tutaj C.H. Dodd uważa, że Żydzi zachowywali w żywej tradycji elementy profetycznego ideału, który później należał pierwotnie do chrześcijaństwa, ale został przysłonięty grecką metafizyką i rzymskim prawem. Do tego samego problemu nawiązuje Albert Schweitzer, nie wiem czy dobrze to czytam, wielkim i ciągle niewypełnionym zadaniem, któremu musimy stawić muszą czoła ci, którzy zajmują się historycznymi studiami nad pierwotnym chrześcijaństwem, jest wyjaśnienie, w jaki sposób nauczanie Jezusa rozwinęło się we wczesną grecką teologię. Przepraszam za bardzo drastyczne określenie, ale dla mnie jest to stek filozoficznych bzdur. Kompletnie nie rozumiem kierunku tego rozważań. O ile mi dobrze wiadomo, człowiek powinien rozważać Biblię. Powinniśmy w ujęciu takim zarówno topologicznym, ale takiej hermeneutyki biblijnej znaleźć wypowiedzi Chrystusa, Jezusa. Nie zaprzeczę sam sobie mówiąc, że teraz będzie miała znaczenie statystyka, nie ma, ale przynajmniej pogrupować wypowiedzi Jezusa Chrystusa, które możemy rozumować w ujęciu preegzystencjalnym, wypowiedzi apostołów, które możemy rozumować w ujęciu preegzystencjalnym Syna Bożego lub w ogóle preegzystencji, wypowiedzi jeszcze kogoś innego, poza Bogiem, poza Jezusem, apostołów, być może jeszcze kogoś tam w jakimś tam konkretnym znaczeniu, na podstawie wzajemnych, nazwijmy to, oddziaływań na siebie, stwierdzić, że one na przykład są ze sobą spójne, albo nie. No i co z tego powodu wynika? Ja nie widzę żadnych wersetów biblijnych, uważam, że przynajmniej pierwsza karta nie ma zasadniczo żadnego zbawienia. Jak na wstęp dobrze, ale na tym miejscu należałoby w ogóle zakończyć, bo rozważanie nie ma większego znaczenia. Być może autor będzie zmierzał do tego, żeby stwierdzić, że jak Bóg jest tylko jeden i mówię, że jest tylko jeden, to znaczy, że Jezusa przed Maryją nie było, bo inaczej Bóg by powiedział, że jak Jezus też istnieje, to On o nim powie, że On jest. To jest teza. Bo Bóg musi powiedzieć, bo w naszym ciasnym umyśle wydaje się to racjonalne. Nie interesuje mnie zasadniczo, co nasz ciasny umysł uważa za racjonalne, co nie. Ja tylko będę analizował teksty. Starsza wersja programu Irfan, niestety niedopracowana z tego względu, że zmienia się okno, a nie powinno. Lubię ją z innych powodów, co nie znaczy, że no nie można było trochę przemyśleć pewnych rzeczy, pisząc skrypt do tego programu. Zróbmy pomniejszenie do 75%, nie będzie takiej tragedii. Czytałem wam stronę 105, więc muszę przejść do strony 106, a więc muszę przejść tu. Prawdopodobnie to wszystko mi się tu przełączyło. Nie chcę niczego kierować z klawiatury, bo mógłbym sobie tu niefortunnie coś nacisnąć i być może zmienić, bo jest taki skrót Ctrl plus, żeby sobie tą stronę powiększyć. Nasze tłumaczenie Jana 1 po 1, 4 tłumaczenia wydają się komplikować naturalny majestat jednego Boga żydowskiego kredo, wnosząc niezamierzoną barierę pomiędzy chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. Sławny tłumacz Biblii angielskiej Willman Tyndale, nie wiem jak to poprawnie przeczytać, proszę mnie wybaczyć za błąd, nie ma to w tej chwili większego znaczenia, nie był tak pewny, czy janowe słowo można utożsamić z preegzystującym Chrystusem. Też czytałem o tych nurtach, wiele osób uważa, że to słowo to było słowo wypowiedziane przez Boga. Już w tym momencie dla nas ważniejszą rzeczą jest to, żeby zwrócić uwagę niejako na to, że nie mamy niejako komentarza do Jana, jest on na tyle niesprecyzowany, że nie wiemy dokładnie, o co chodzi. Pomijam kwestię, że w Janie 1.1 czym innym będzie badanie tego tekstu greckiego z prawidłowymi, niezafałszowanymi zasadami gramatyki, czyli jak Jan dokładnie brzmi, bo na pewno nie brzmi Bogiem, bo słowo. Można utożsamiać z preegzystującym Chrystusem. No dobrze, no nie ma to zasadniczo większego znaczenia z preegzystencją, bo ten Jan tutaj no nie w 5, nie w 17, no ale badajmy go dalej.
Oddaje on ten słynny werset, jako na początku było słowo z małej litery, a słowo było Boga, Bogiem było słowo, wszystko pewnie powstało, w nim było życie itd. Wydaje się dziwne, że dla garści wersetów w Ewangelii Jana i kilku innych fragmentów w Nowym Testamencie odrzucono tak liczne biblijne świadectwa unitarnego monoteizmu. Jedności Boga mozolnie bronili kapłani, prorocy i sam Jezus, który podobnie jak wielu jego rodaków był żarliwym propagatorem tego aspektu żydowskiego dziedzictwa. To nie ulega wątpliwości, że Bóg jest jeden. Tylko, że nasi autorzy książki zaczynają za bardzo się rozdwajać, rozdrabniać na rzeczy, które z preegzystencją w moim odczuciu zasadniczo nie mają żadnego znaczenia. To, że Bóg jest jeden i istniał jako jeden w Starym Testamencie, nie oznacza, że Jezus nie istnieje. Dla nas ma znaczenie, żeby ustalić, jeśli istnieje, jako kto i pod jaką postacią. A czym innym jest mówić, że jest jeden Bóg, nie wiem, jest jeden Syn, jest jeden Zbawiciel, to jest książka niskich lotów. Rozdział ten poświęcony jest dyskusji nad pytaniami, które rodzą się przy czytaniu. Ja obniżę ten tekst, bo może niektórzy go nie widzą, może teraz będzie lepiej, jestem w tym akapicie numer 2, które rodzą się przy czytaniu sprawozdania Jana o Jezusie. Bogaty portret Jezusa, jaki maluje nam Jan, nie wyłącza poglądu, że Syn Boży jest preegzystującą boską istotą, jedną z osób Trójcy. Jan tego nie stwierdza. Zacznijmy od tego. Jest boski w znaczeniu święty. Brak rodzajnika przy teosie, jak znamy z zasady non hac sed talem, wskazuje, że jest to słowo tego rodzaju, nie tym konkretnie, ale mającym jakość czy też naturę od tego, od kogo pochodzi. Prawda? A to zasadniczo zmienia sposób postrzegania logosu. Tak popularny pogląd na Jezusa jako niestworzonego i niewspółrzędnego Ojca nie pochodzi z Pisma, a raczej został przekazany nam z postbiblijnej tradycji. Próba zakorzenienia idei preegzystencji w Ewangelii Jana pociąga za sobą wypaczenie umysłu jej autora. Właściwa egzegeza pism umiłowanego apostoła harmonizuje z synoptycznym obrazem Jezusa jako wyjątkowej istoty ludzkiej, która swój początek wywodzi z naturalnego poczęcia w tym momencie. No nie zupełnie, bo Jezus egzystujący, wyrażający się jako człowiek, będący w swoim istnieniu, w danym momencie człowiekiem, jako będący człowiekiem, ma swój początek z człowieka, jakim jest narodzenie z Marii. To tak, ale istniejąc wcześniej nie jest człowiekiem, więc nie mógł być zapoczątkowany przez człowieka. Pytanie, kim jest, jaką ma naturę i tym samym, kto go zapoczątkowuje. Tutaj niejako sprowadzamy się do wyraźnego zrzucenia informacji, że Jezus, jeżeli urodził się człowiekiem, to pozostaje nim człowiekiem do końca. Bardzo ciężko jest pociągnąć przeciwników preegzystencji do pytania, kim Jezus jest teraz. Bo powinniśmy stwierdzić, że on w dalszym ciągu jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Więc jeżeli on jest człowiekiem, dlaczego nie zginął gdzieś tam w niebie, zniszczony przez temperaturę i przez ciśnienie? Bo powinniśmy teraz stwierdzić, że skoro człowiekiem, to tylko i wyłącznie według kodu DNA i materiału, z jakiego człowiek zostaje stworzony przez Boga, a wszystkich ludzi stworzył jednakowo, dał im kości, dał im skórę, dał im życie od do. Owszem, komórki mogą się regenerować, ale nigdzie nie czytamy, że człowiek może egzystować pod jakąkolwiek inną postacią. Więc skoro będziemy się upierali, że Jezus Chrystus ma początek z Marii i może być tylko człowiekiem i funkcjonuje tylko i wyłącznie jako człowiek, no to teraz trzeba byłoby sobie dalej naszego Zbawiciela jako wyłącznie człowieka wyobrazić w życiu, w egzystowaniu gdzieś, gdzie w ogóle tego człowieczeństwa nie ma w tym momencie. Ja nie znam ludzi, którzy żyją w tej chwili w niebie jako ludzie. Jan nie przedstawia Jezusa jako wiecznej osoby trójjedynego Boga, zgoda, ale jako wypełnienie Bożego wiecznego planu powołania do życia Mesjasza. To są zbyt daleko filozoficzne rozważania. Jan bardziej nam próbuje powiedzieć o tym, że wypełnia się niejako całość założeń przyjętych przez Boga, natomiast
twierdzić, że plan Boży ma związek z naturą Jezusa Chrystusa, co będzie przedstawione w tej książce, jest zbyt daleko idącym filozoficznym rozważaniem. Idziemy dalej. Tak więc dla Jana, podobnie jak i dla Pawła, Jezus preegzystował raczej w umyśle i zamiarze Boga niż literalnie jako wieczna osoba. No i tu już mamy kolejny problem, bo nie ma wersetów, które jednoznacznie by to stwierdzały. Gdzie, tak więc dla Jana, podobnie jak i Pawła, Jezus preegzystował raczej w umyśle i zamiarze Boga. A gdzie to jest stwierdzone? Że Jan czy Paweł uważają, że Jezus nie może istnieć inaczej, jak tylko w ciele, jako człowiek, a jeżeli chodzi o Boga, to Bóg ma go tylko w umyśle. To jest problem, bo dla autora jest to jasne, co on chce nam przekazać. To jest jego przyczynowy, skutkowy sposób, gdzie pewne twierdzenie kończy się wnioskiem, wniosek jest podstawą do kolejnego twierdzenia, jak produkt i substrat w chemii, gdzie wynikiem reakcji chemicznej jest coś, co może posłużyć do kolejnej reakcji chemicznej. Dla autorów tej książki jest proste. Oni wnioskują i uważają, że wnioskują merytorycznie, przyczynowo-skutkowo. Natomiast już dawno w ogóle te rozważania przestały mieć jakikolwiek związek z Biblią. Oni się tłumaczą za kogoś. Mają do tego prawo, ale nie widzę niejako, by w ogóle Jan wdawał się w takie rozważania, by stwierdzić, że Bóg jest tylko jeden, że Jezus jest tylko człowiekiem. Jeżeli już, to Jezus tylko preegzystuje w umyśle, zamiarze Boga. Są inne wersety mówiące zupełnie, zupełnie o czymś innym. Ja tego w ogóle w tekście Ewangelii Jana nie znajduję. Oświećcie mnie. No ale gdzie my tu mamy wersety biblijne? Znajdźmy coś, co ma z tego wynikać. Nic. To mi przypomina broszurę Świadków Jehowy. Idziemy dalej, bo tutaj chciałbym zdążyć, chociaż chyba nagranie już trwa pół godziny, prawie albo już, i będę musiał je jednak być może jeszcze skrócić i przerwać, podzielić na mniejsze kawałki. Chcę tutaj przeczytać wam jeszcze jeden wywód, który jest w gruncie rzeczy nie mniej absurdalny. Chociaż w większości zagubiony w przetasowaniach doktrynalnych, które dotknęły Kościół od II wieku, ten ortodoksyjny portret Jezusa miał jednak swoich propagatorów. Wyłaniał się w ważnych momentach poprzez całą historię Kościoła, przy czym podkreślić należy szczególnie XVI wiek i braci polskich. Współczesne dyskusje chrystologiczne skoncentrowały się wokół tego samego zagadnienia preegzystencji. Tradycyjny pogląd na preegzystencję Jezusa niszczy prawdę o Jego człowieczeństwie i umniejsza wielkość Jego dzieła. W dużej mierze poczynił się też do powstania doktryny Trójcy, w którą wielu wierzy niestety tylko dlatego, że się od nich tego oczekuje. Powrót do biblijnej chrystologii będzie oznaczał ponowne odkrycie mesjaństwa Jezusa przez tak długi czas przysłoniętego i zdyskredytowanego. Przepraszam za błąd i za przejęzyczenia. O, i tu jest ten akapit, który budzi nie mniejsze kontrowersje, o czym mówiłem wam całkiem niedawno. Tu mamy śródtytuł: problemy z literalną preegzystencją. Ja sobie coś wypiję. Bardzo powszechnie utrzymywany pogląd, że Jezus żył przed swoim poczęciem z Marii, wzbudza liczne pytania dotyczące jego natury. Tu zaczynamy jakby bliżej właściwego kierunku oscylować. Czy można być istotą ludzką w jakimkolwiek mającym sens znaczeniu, jeśli nie rozpoczyna swego życia w łonie matki? Wielu wiodących uczonych zaczyna ostatnio sądzić, że nie. Możemy mieć człowieczeństwo Chrystusa bez preegzystencji lub możemy mieć preegzystencję bez człowieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnego sposobu, by mieć obie rzeczy naraz. Aniołowie należą do kategorii różnej od ludzkiej, dokładnie z powodu ich pochodzenia. Zaraz dokończę to zdanie, tylko wróćmy do tego właśnie zdania, które zaczyna się w tym miejscu. Czy można być istotą ludzką w jakimkolwiek mającym sens znaczeniu, jeśli nie rozpoczyna się swego życia w łonie matki? Czemu służą w ogóle takie pytania, które tutaj się
stawia. Ja może to pytanie przerobię. Jak autor pozwala sobie zadawać pytania z pogranicza absurdu i głupoty, to ja przynajmniej spróbuję to pytanie troszkę zmienić i zobaczymy, do jakich dojdziemy wniosków. Czy Adam z Ewą, którzy nie narodzili się i nie mają swojego początku w łonie matki, są, czy też mają w jakikolwiek sposób sens i swoje znaczenie? Czy ich bycie ludźmi ma jakikolwiek sens, czy też sens, znaczenie, skoro ich egzystencja, ich byt nie rozpoczął się w życie łonie matki itd. Czy my tych ludzi mamy traktować jako podludzi, nadludzi, lepszych, bo im nie dorastamy do pięt, gorszych, bo my jesteśmy lepsi, bo zostaliśmy zapoczątkowani, spłodzeni przez naszych ojców, a Biblia mówi, że oczy wszechmogącego, wiekuistego Jahwe widziały nas jeszcze w zarodku, w łonach naszych matek, kiedy to Bóg wszystko tak wspaniale utkał w tym momencie. Ciężko jest rozważać tę książkę, ponieważ tego typu wywody uważam za bezsensowne w tym momencie, prawda? Autorzy będą próbowali to odnieść do Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus może być istotą ludzką w jakimkolwiek mającym sens znaczeniu, jeśli nie rozpoczyna swojego życia w łonie matki w tym momencie? Jeżeli tak byśmy postawili pytanie, nie zaprzeczylibyśmy, że on jako człowiek nie ma swojego początku, ale po co dodawać nierównoważnik, ale spróbujmy to niepoprawnie po polsku nazwać, jakiś zależnik, żeby stwierdzać, że to musi mieć jakiś sens, jakieś znaczenie. Czemu w ogóle służą w tym momencie te rozważania? Nie wiem, może będziecie mieli zupełnie inne zdanie, ale ja muszę to w tym momencie całkowicie przeskoczyć, ponieważ mogę zacząć zupełnie niepotrzebnie zmierzać w kierunku rozważań, które są kompletnie pozbawione jakiegoś większego sensu. Powiedzmy sobie w wielu przypadkach, że coś powstało z tego i czy ma znaczenie, że coś powstało z tego, czy Biblia nam teraz będzie próbowała pokazać, że nie sposób, nie wiem, stworzenia, narodzenia się kogoś ma sens, ale w ogóle ktoś miał jakieś zadanie na tej ziemi do wykonania. No, czyż nie bardziej w tym kierunku Biblia będzie zmierzała? To tak samo, jakbyśmy sobie zadawali pytanie, czy bardzo wielkie znaczenie ma to, że Paweł oślep, anioł ogłuch. Jedno i drugie by mu przeszkadzało w głoszeniu ewangelizacji. Mógł ogłuchnąć, a nie oślepnąć. Ktoś powie, to w takim razie anioł zamiast do niego przemawiać, pokazywałby mu coś na migi. Nawet nie musiałby się słowem odezwać. Dla Boga wystarczy pstryknąć i ten ktoś wie, z kim rozmawia. Bo wystarczy, że poczuje przerażenie, bo wie, że jest to na przykład postać wiekuistego, której nie może zobaczyć, ale czuje obecność Boga i w porównaniu do, może kontrowersyjnego porównania, do demonów wierzy i drży. Już naprawdę Bóg potrzebuje takich przyziemnych, ludzkich sposobów dotarcia do człowieka, bo on nie może do człowieka dotrzeć w sposób duchowy, no jak najbardziej. I teraz my będziemy wyciągać wnioski, bo jak on oślep, to tak, żeby właśnie nie widział, a przejrzał, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dla apostoła Pawła była to kara i on musiał stracić coś bardzo cennego, żeby coś bardzo cennego zyskać. I teraz, jeżeli coś zyskał i przyjął tego Boga, to Bóg dopiero przed nim otwiera zadanie, które on ma wykonać. A Paweł nie będzie teraz mówił, że tak naprawdę to wszystko się zaczęło, bo straciłem wzrok, bo tamto nie. Paweł powinien mówić, ja otrzymałem po nawróceniu od Boga zadanie do wykonania. I to zadanie tak naprawdę ma każdy z was. Przecież w Biblii też jest napisane, będziecie mieli oczy, a nie będziecie widzieli. Nie musimy oślepnąć, żeby się nawrócić do Boga. To jest tak uniwersalne, że dawno zapomnieliśmy o duchowym rozumieniu tekstów, a my tak szukamy konkretnie. Jak nie złapiemy za palec, to nie powiemy, że jest to palec. Jeśli Syn Boży był rzeczywiście istotą, która zmieniła się, bądź została zmieniona przez Boga po to, aby mieć udział w człowieczeństwie przez Maryję, wyraźnie należał do kategorii istot ogromnie różnej od reszty człowieczeństwa. No i to jest znowu kolejne zdanie kontrowersyjne, ponieważ autorzy tej książki,
tej książki najprawdopodobniej zapomnieli o jednej ważnej kwestii. Człowieczeństwo nie tylko należy rozumieć jako coś bardzo złożonego, czyli nasza wewnętrzna świadomość, ale także to, że jako człowiek jesteśmy pewnego rodzaju stworzeniem, stworzonym fizycznie. Ja może posłużę się nietrafionym przykładem i bardzo wiele osób to skrytykuje, ale przypomnijcie sobie taki serial dla młodzieży Siedem Życzeń. Tam jest informacja, tam jest taka scena, że Radamenes za wyjawienie kary, przepraszam, to jest bardzo poważny błąd, za wyjawienie tajemnicy, czym jest zaćmienie słońca przez księżyc, tak, ma odradzać się pod postacią kota, prawda, tysiące razy i tak dalej. Ale jeden z tych kapłanów egipskich mówi do niego tak: będziesz cierpiał z tego powodu, że pozostając kotem w głębi duszy, będziesz nadal człowiekiem w tym momencie. I warto sobie z naprawdę różnych filmów, różnie można oceniać scenariusze, ale jednak warto sobie nawet przez pryzmat takich rzeczy coś spróbować uświadomić. Nie po to, żeby serialem telewizyjnym tłumaczyć wersety, tylko żeby spróbować coś innego w tym momencie zrozumieć. My możemy pozostać, czy też może nie pozostać. My możemy cały czas zachować naszą świadomość, pamięć, emocje, miłość, nienawiść, sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Wszystko w naszym głębokim umyśle, w tym, co my nazywamy czymś niematerialnym, wyższym stanem świadomości duchowej, filozoficznym, psychologicznym, mniejsza o to, nieważne jak to się nazywa. To może być cały czas naszym wewnętrznym ja, które nas ostatecznie zamyka i charakteryzuje, kim my jesteśmy. W oczach Boga, że Bóg nas widzi, co my mamy w naszym wnętrzu. Pamiętacie, gdzieś z pół godziny, może 20 minut temu mówiłem wam o Jezusie Chrystusie, który z ciała, krwi i kości gdzieś tam jest w niebie. No bo on nie będzie fizyczny. Nie mówmy, że Bóg działa wbrew prawom fizyki. A więc jaki on będzie? On może się wyrażać inaczej. A nowe ciała, ci, którzy będą porwani wysoko na niebiosa, w nowych ciałach, w innych ciałach, powiedzmy duchowych, tak? Jezus przechodzi, pisze nam ewangelista, przez drzwi, pomimo że one były zamknięte. Jako zjawa może, czy nie wiadomo co. Czy umiemy samych siebie wyobrazić w sposób rozdzielony? To znaczy mamy ukształtowane nasze wnętrze jako człowieka, czyli pragnienia, nie wiem, głodu, zaspokajania potrzeb seksualnych, innych rzeczy, ale nie musimy mieć z tego powodu ciała. Bo ja uważam, że takie rozróżnienie istnieje. Więc w tym momencie należałoby bo te wersety mówiące o innych ciałach, o poderwaniu na niebiosa, o życiu tam, nie tu, tylko w ogóle tam są i one są niezaprzeczalne. Więc jak to rozdzielić? Podpierając się tymi wersetami, należałoby przynajmniej się zastanowić i ocenić to, co tutaj jest napisane. Mieć udział w człowieczeństwie przez Maryję wyraźnie należał do kategorii istot ogromnie różnej od reszty człowieczeństwa. Wewnętrznie może być Chrystus cały czas na miarę, czy też w wymiarze człowieczeństwa, a wyrażać tą się za chwilę może jako hologram, który jest przeźroczysty i fruwa i nie działają na niego żadne prawa fizyki. Więc w tym momencie byśmy bardziej zmierzali do czegoś, co można mówić o inkarnacji Jezusa, który w jakimś sensie istnieje przed narodzeniem z Marii, narodzi się fizycznie od do, można go dotknąć, zobaczyć, zważyć, zmierzyć, wyznaczyć jakikolwiek kres, ale należy sobie w tym momencie też zadać pytanie, czy to oznacza, że ktoś może funkcjonować tylko i wyłącznie pod taką postacią, bo wiemy w tym momencie, że no nie, nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Jeżeli nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych, to nie możemy tutaj podejrzewać, że coś jest niemożliwe, czegoś nie możemy zrobić.
Należy rozważyć inne aspekty tego zagadnienia. Mesjasz według pisma miał być potomkiem Dawida, Abrahama i nasieniem niewiasty. Dobrze, ciało, sposób wyrażania się. Jak najbardziej tak. Po drugie, skoro jest w Biblii napisane, że Bóg wybrał swoich przed założeniem świata, to albo wierzymy w predestynację, że Bóg każdemu napisał scenariusz życia, odgórnie skazał i zaplanował, że Hitler będzie złym człowiekiem po to, żeby go potępić, albo przyjmujemy drugą stronę, nie ma predestynacji. Każdy dziedziczy po Edenie tylko jedno pokłosie, poznanie dobra i zła. Bóg trzyma kciuki, a diabeł się bije o człowieka, żeby go zniszczyć i zwieść. A człowiek posiada poznanie dobra i zła, czyli mówiąc współczesnym językiem, może rozgraniczać i ma wolną wolę, aby przyjmować kryteria zgodne z Bożymi miernikami lub wygodne dla siebie, czym się w życiu kierować. Decyd, nic więcej z tego w tym momencie nie wynika. Skoro zatem Bóg wybrał wszystkich swoich przed założeniem świata, to bez względu na to, czy oni mieli być tylko ludźmi, czy kimkolwiek innych, wybrał ich ze względu na ich osobowość, na ich wnętrze, właśnie na to, co jest w tym momencie niematerialne. Jezus, jeżeli ma zostać posłany czy wybrany, to według tego, kim jest. I Bóg decyduje się posłać swojego syna, posłać kogokolwiek na ziemię i tak dalej, ze względu na jego wnętrze. Ale nie pośle go jako hologram, nie pośle go jako zjawisko nadprzyrodzone, tylko zdecyduje o tym, żeby się narodził jako człowiek. A skoro ma się narodzić jako człowiek, to Bóg ma wybór. W jakim rodowodzie, w jakiej linii, według jakiego nasienia? No jako człowiek to mógł wybrać. Tylko że dla autorów tej książki ma znaczenie to, że Jezus jest tylko Bogiem, nie preegzystuje, bo narodził się z człowieka. Dla innych ma znaczenie to wewnętrzne. Wydaje mi się, że w wielu religiach i wielu rozważaniach, nawet w związku z Trójcą czy z jakimiś innymi rzeczami, w wielu kościołach protestanckich, wiele tych wywodów pozbawionych jest tak naprawdę prowadzenia Duchem Świętym. Brakuje ducha, żeby nie iść literą. To, co ja w tej chwili robię, że ja to krytykuję, to jest tylko litera. Tam filozofów greckich i faryzejskich było bardzo wielu. Te rozważania do niczego nie prowadzą. Robią z mózgu jeszcze większą sieczkę, niż pozwalają czegokolwiek nauczyć. Ja nie twierdzę, że nie jest narodzony Chrystus, nie zostaje wcielony do konkretnego rodowodu. Ludzi czystych, którzy nie skalali się grzechem, no trudno, żeby się narodził u kogoś innego. Ale to nie oznacza, że nie powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie dotyczące natury wewnętrznej w tym momencie. My jako ludzie umrzemy, nasze ciała się rozłożą. Mówią, że to jest błoto, które chowa się na cmentarzu i tak dalej. W takim razie na sądzie ostatecznym wszyscy ludzie powinni przeżyć. Należałoby Bogu, przepraszam za określenie, zarzucić, no błoto umarło, to błoto grzeszyło, a ja stoję teraz tu, a moje ciało grzeszne, które się rozłożyło, jest tam. Kogo chcesz sądzić? Tamto błoto czy mnie? I będziemy mieli teraz dylemat, bo będziemy starali się zadawać pytania, z czego my się składamy, czy my stanowimy jakąś całość, czy nie, i kogo i na jakiej podstawie Bóg chce sądzić. Okazuje się, że napisane jest, że byli sądzeni na podstawie tego, to jest fragment z Księgi Objawienia, byli sądzeni na podstawie tego, co napisano w pismach, czyli sądzi się kogoś ze względu na to, kim jest, w jaki sposób istnieje, z czego został zrobiony, nie. Tylko jak funkcjonował. Pokłosie Edenu, rozgraniczacie, znacie dobro i zło, dopełnijcie biegu, dobądźcie tego wieńca żywota, zdobądźcie nagrodę. Nic innego nie ma większego znaczenia. Autor, rozumiem jego wywody, ale one są kompletnie niebiblijne, bo on zupełnie czymś innym się sugeruje. Jeśli istniał on jako osoba przed swoim poczęciem, w jakim sensie jest on istotą ludzką i potomkiem Dawida i Abrahama? No pytanie retoryczne, chciałoby się powiedzieć. Istniał jako byt przed swoim poczęciem. W jakim sensie on jest istotą ludzką? No jest istotą ludzką, tą
tą świadomością, która została wcielona do człowieka, był istotą ludzką tam. A czy w niebie jest dalej człowiekiem? Odwróćmy teraz to pytanie. Jeśli nie jest istotą ludzką, to jak, na jakich zasadach istnieje on teraz po swojej śmierci? Nie przed poczęciem, ale po swojej śmierci. To jest to, tak można w tym momencie wnioskować. Czy rzeczywiście pismo umiejscawia Jezusa w klasie istot, których początek jest początkiem poza łonem matki, a w tej chwili jego istnienie? Znowu to się nasuwa na to samo pytanie. Jezus wskrzesił córkę Jaira, wskrzesił Łazarza, ale oni umarli na starość. Tak czy nie? Mieli początek w łonach swoich matek i zginęli. A Jezus też miał początek w łonie matki. Jest człowiekiem. Czy zyskał nieśmiertelność? Czy był nieśmiertelny? No nie mógł być nieśmiertelny. Gdyby był nieśmiertelny, to by nie umarł na krzyżu za nasze grzechy. Więc musiał być śmiertelny. Czyli żyje ponownie? Przecież zmartwychwstanie Jezusa już jest preegzystencją. Już może mówić o swoim życiu przed śmiercią. My po śmierci, jak zmartwychwstaniemy, też będziemy mówić o swojej preegzystencji. Co ma znaczenie, czy my będziemy ponownie w ciałach cielesnych, hologramach, na które nie działają prawa fizyki, wtedy i na Marsa polecimy, i na Słońcu staniemy, nic się nam nie stanie, bo fizyka nas nie zabije. Te miliony stopni Celsjusza i atmosfer są wyjęte spoza naszego, nazwijmy to, systemu, w jakim wymiaru, w jakim my funkcjonujemy. Będziemy się teraz z tego śmiali. Tam jakimiś sondami latali, zdjęcia robili, wszechświat należy do nas, prędkość światła nie istnieje, bo możemy w ułamku sekundy pojawić się gdziekolwiek byśmy nie chcieli. To jest w tym momencie wyjęte, prawda? Takich rozważań jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Ja nie lubię nagrywać takich filmów, one niczego nie dowodzą. Ja tylko się dzielę z wami swoimi przemyśleniami, ale żeby to nie była tylko moja zwykła paplanina, chcę, żebyście zobaczyli tekst tej książki i sami nad nim pomyśleli. Czy rzeczywiście pismo umiejscowia Jezusa w klasie istot, których początek jest poza łonem matki? Uważamy, że dowody cytowane w Biblii, głównie z Ewangelii Jana, na potwierdzenie wiary w literalną preegzystencję Mesjasza nie wytrzymują krytyki po dokładniejszym zbadaniu. Nic na razie nie wynika. Przypuszczamy, że idea, a tu jest podsumowanie jednego z podtytułów. Przypuszczamy, że idea ta jest przyjmowana przed zbadaniem biblijnych dowodów i w ten sposób wczytywana w Biblię. Istnieje także ważny aspekt tendencyjności naszych podstawowych tłumaczeń, które zgodnie z wcześniejszymi założeniami ortodoksji zachęcają nas do czytania Nowego Testamentu przez okulary naszych dogmatów. Ta sama tendencyjność powoduje, że teolodzy przedstawiają apostołów nawet po pięćdziesiątnicy jako prymitywnych wierzących z trudem zmierzających w kierunku przyjęcia trynitarnego credo postbiblijnych kościelnych sporów. Na tym miejscu zakończymy. Film już jest długi, będzie miał chyba z godzinę czasu, albo 45-50 minut. Oceńcie sami ten materiał. Może w przyszły weekend nakręcę kolejny odcinek do strony 110. Krytykujcie, śmiało krytykujcie. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle wytrzymał może jeszcze do tego momentu. Preegzystencja nie jest tematem biblijnym. Nie jest tematem biblijnym, ponieważ uważam, że nie jest nigdzie w żadnym miejscu, ani przez Jezusa Chrystusa, ani przez apostołów. W kilku wersetach wywód, nauka, mająca postawić taki kropkę nad i, taki wykrzyknik. Dlaczego ja musiałem istnieć przed, albo że ja istnieję przed, bo? To niczego nie zmienia. Czy on by istniał przed Maryją, czy on by nie istniał przed Maryją, nie ma związku z dziełem zbawienia. Zbawił przez swoją śmierć. Skupiamy się na tym, co się stało poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie jest ważniejsze, bo człowiek, gdyby miał wybrać datę swojej śmierci, żadnej by nigdy nie wskazał i nie stworzył Bóg człowieka po to, żeby mu powiedzieć, no żyjesz milion lat, ja już nie mam pomysłów na twoje życie, musisz umrzeć. No, Bóg jest wszechwiedzący, jest tak doskonały, że potrafi człowiekowi w nieskończoności miliardów lat znaleźć sensowne, merytoryczne zajęcie, gdzie człowiek nie musi umrzeć nigdy. I Bóg nie chce, żeby człowiek umarł na wieki.
My musimy sobie zadawać tego typu pytania, czytać pod tym kątem. Patrzcie, fraza, życie wieczne, życie wieczne, życie wieczne. Ludzi to ekscytuje, czasami dostają gęsiej skórki, bo sobie myślą, matko, nie umrę przez 15, 20 bilionów lat i tak dalej. No ale co ma się dziać w tych bilionach lat, żebyś ty powiedział, że ma to sens, jaka to musi być głębia mądrości Bożej. Wszechświat cały nieskończony może być przygotowany do życia tam, w innej postaci, w innym, w innych sposobach, nie w cielesnym ciele, ale w jakimś tam, ja to nazywam hologrami i tak dalej. Ale wracając do fragmentu z filmu Siedem Życiu, ale we wnętrzu musicie pozostać ludźmi, swoją jakąś tam psychiką, no bo trudno, żeby nie pamiętać swojego wcześniejszego życia. Nie można się na sądzie ostatecznym zasłaniać niepamięcią i nie sądzę, żeby każdy miał amnezję. A ci, którzy dostaną się do życia wiecznego, uważam, że dalej będą pamiętali. To tak jak wyobrażenie Chrystusa w raju, który chodzi w białej sukni, ale do końca istnienia, czyli w wieczności, ma na sobie stygma. Chwała niechaj będzie Bogu Ojcu Wszechmogącemu. Za Jego słowo, które przetrwało do naszych czasów, które możemy rozważać. Dziękujmy za ofiarę, za cierpienie, za ból i za zmartwychwstanie Jego Syna za nas, grzeszników, abyśmy mogli przez ten akt zmienić swoje życie i dostąpić odpuszczenia win i życia wiecznego z Bogiem, który podzielił się życiem, pokazał nam, co to znaczy żyć, bo w nieistnieniu nikt nie ma świadomości, ale kiedy istniejemy, zaczynamy to cenić i szanować, bo życie ma wartość największą. Amen.